prawdą. No powie pan, tak to się mówiło. Miej dzieci w klasie, lepsza edukacja, lepsze przekazanie dzieci. Czy pan wie, co się dzieje? Nie zadaję pytania, ja się pytam, tak jak w tym reportażu pana pyta. Czy pan wie, co się dzieje w klasach, jak uczą nauczycieli niektórzy? Ale to nie, że oni są mniej wzbogaceni o wiedzę lub mają najgorsze wyszkolenie. Nie. No i właśnie ta ekonomia to. Nauczyciel wpada, robi jakieś tam sprawdziany, wypada, musi dać się do następnej klasy. To tu rola nauczyciela, nie chciałbym żyć, chociaż mam w rodzinie dużo nauczycieli lekarzy, ale nie chciałbym być nauczycielem, bo naprawdę niewdzięczny zawód jest. Tu i pan mówi, cały czas to samo mówi się tak, będziemy was słuchać, będziemy. To słuchajcie nas. Pięście pan. Wracając do pana pytania, przepraszam, tak palcem pokazuję. Chodzi, że o panią dyrektor wie nas. Tu nie chodzi, że nas jest przewaga, my chcemy, żeby pani dyrektor była na to dyrektor. Nie. Ja wiem, że przemawiam prawdę. Sam pan powiedział, nie bierzemy, nie ważne, czy to nauczyciel dobrego ekonomistę. Mamy ekonomistę. Pan mówi, prawo nam zabrania. Chwileczkę, pan ma też swoje prawa. Jako burmistrz też mam powiedzieć, pan może zadeklarować. Proponuję to mi to panią dyrektor. Jest komisja, robimy konkurs. Wszystko zgodnie z prawem. Ale panie burmistrzu, zajrzał pan do netu i pan się nie dziwi ludziom, że ludzie mówią, że to plotki pogłoski. Działa plotka, musi być cząstka prawdy, że ktoś tam w rodzinie jest tym dyrektorem. Chwileczkę, nie wiem, jedynka czy dwójka, żeby tam jest takie zadłużenie. No to znaczy, że ktoś źle zarządza. Macie dane, sprawdźcie, ile idzie na to. A takie gadanie, sala jest wasza, sala jest urzędu.